Dziękuję, panie marszałku. Afera z Amber Gold to przejaw choroby systemowej systemu bankowego w Polsce. Banki komercyjne, oferując wysokie oprocentowanie kredytów, a niskie na poziomie inflacji oprocentowanie depozytów, wypychają Polaków do form lokat zachowujących przynajmniej realną wartość oszczędności. Brak banków o polskim kapitale, niewyjaśnione do końca afery z ustalaniem wskaźników WIBOR, atak tego rządu na skoki, transfer oszczędności za granicę, przetwarzanie danych klientów poza granicami Polski, wykorzystywanie ustawy o usługach płatniczych do podnoszenia opłat, to tylko niektóre przejawy tej choroby. Jedyny bank polski, BGK, najpierw obniżył oprocentowanie do 0,01 dla depozytów, a kiedy to nie wystraszyło Polaków, przystąpił do wypowiadania umów swoim klientom, twierdząc, że to nie jest jego misją. Proszę państwa, jedyny bank państwowy twierdzi, że przyjmowanie oszczędności obywateli nie jest jego misją. Kiedy grupa biznesowa przyjeżdża z Japonii do Warszawy, towarzyszy im przedstawiciel banku, dlatego że ich bank, bank japoński, jest zainteresowany kredytowaniem tej transakcji czy tego typu działalności. Szanowni państwo, bez uzdrowienia systemu bankowego w Polsce nie rozwiążemy problemu afery Amber Gold. Będą następne i chyba już one są. Pan premier odsyła do banków Pani Polaków poseł, ale proszę o pytanie. Z oszczędnościami. Przypominam sytuację z ING w pierwszej fazie kryzysu. Gdyby, proszę państwa, nie interwencja rządu holenderskiego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny do dzisiaj by się nie mógł uporać z wypłatą depozytów Polakom. To nie jest rozwiązanie odsyłanie do obcych banków. Dziękuję.